wczoraj wieczorem dotarliśmy do Porto i wczoraj w Porto spotkaliśmy ten oto samochód na polskich blachach. Jest to Mr. Fantastic Van, którego możecie pamiętać z jednego z naszych van tourów. Spotkaliśmy się z jego właścicielami Monią i Michałem jakieś 2 miesiące temu i oni byli u początku swojej podróży. No i od 2 miesięcy już żyją sobie i van life'ują. I zaraz dowiecie się, jak im się żyje. Cześć Michał, cześć Monia. Cześć Kasia. Co tam was słychać? Powiedzcie. No, miło było się z wami spotkać jak zwykle. Jak widzicie, udało nam się dojechać jeszcze nie do końca naszej podróży, czyli do Lizbony, ale przynajmniej do Porto. Z małymi przygodami, ale ogólnie jesteśmy tu. Jesteśmy tutaj i nie mamy dosyć, w żadnym wypadku, pomimo zepsutej lodówki, zapchanego zlewu, drzwi, które się trzymają na zawiasach. Było warto i jest warto i jedziemy dalej. I polecamy wszystkim serdecznie własnego vana, czy cokolwiek to będzie, i takie podróżowanie po Europie. Dobre doświadczenie, fajne. Monia i Michał jadą dzisiaj surfować, także rozstajemy się. Wczoraj spędziliśmy bardzo miły wieczór, ale bez kamery. Dzisiaj nasze drogi przynajmniej na razie się rozchodzą. My idziemy pokazać wam Porto, a oni jadą właśnie na deskę. Także zostańcie z nami, jeśli chcecie poznać najpiękniejsze miejsca Porto. To jest dla mnie i dla Łukasza bardzo, bardzo specjalne miejsce. Pomijając fakt, że to jest w ogóle Portugalia, nasz ukochany kraj w Europie. Porto jest dla nas ważne, ponieważ tutaj się wydarzyło kilka pięknych i ważnych sytuacji w naszym życiu. Tutaj się zaręczyliśmy, tutaj spędziliśmy 30 Łukasza, stąd startowaliśmy nasze Camino, czyli naszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Także Porto znamy dość dobrze i dzisiaj chcemy się podzielić z wami naszymi ulubionymi miejscami, miejscówkami. Jedne są mniej popularne, drugie bardziej. Mamy nadzieję, że znajdziecie w tym wszystkim coś dla siebie. To wszystko jest ręcznie malowane. Patrz, są ślady pędzla. Ktoś miał kiedyś taką fuchę, malowacz kafelek. Siedział cały dzień i malował. Takie coś jak pani w Zalipiu. Oni też cały czas siedzą i malują takie różne wzory. Taka sztuka, sztukateria. Spacerujemy teraz po uliczkach części miasta Porto, która nazywa się Foz Velha, czyli Stare Foz. Kiedyś to była po prostu wioska rybacka, którą w miarę rozwoju Porto wchłonęło. Nie ma tutaj może specjalnie jakichś pięknych zabytków czy widoków, ale jest tutaj olbrzymi spokój, olbrzymia cisza i przepiękne domki właśnie pokryte azulejos. Są także bardzo stare sklepy, bardzo stare apteki, także warto się tutaj wybrać po prostu na taki powolny, leniwy spacer, żeby odpocząć od tłumu turystów.
byliśmy tutaj parę lat temu, to przyszliśmy do tego sklepu i to jest taki wyjątkowy sklep, bo nawet nie wiadomo, że to jest sklep, nie ma żadnych tutaj szyldów. W środku mają może 5-6 produktów na krzyż, buteleczki są idealnie poukładane z wodą, buteleczki z piwem są idealnie poukładane, wszystko jest tak poukładane, pracuje to taka starsza babcia, taka bardzo stara babcia. I jak weszliśmy kiedyś tutaj, to nawet prądu nie było włączonego, po prostu po ciemku ona sobie siedziała, żadnej kasy fiskalnej nie miała. Tylko taki malutki, lokalny sklep, gdzie można sobie kupić piwko, wodę albo kole i cebulę. Jesteśmy teraz w porze lunchu, z takiej siesty. No i sklepik jest niestety nieczynny, więc nie możemy tam wejść. Żeby dotrzeć do tej dzielnicy Fosvelha Sporto, najlepiej udać się tutaj Uberem, tramwajem albo hulajnogą, ponieważ jest to oddalone kawałeczek od centrum. Najlepiej kierować się na ulicę Padre Luis Cabral, która jest tam, tą część bliżej oceanu, i z tej ulicy, jak już tutaj będziecie, to wtedy zacząć się kręcić po okolicznych zakątkach, aż traficie na jakieś piękne widoki, piękne kafelki. Lunch zjedliśmy w ogrodach Pałacu Kryształowego, tak to się nazywa, mimo że Pałacu Kryształowego już tutaj nie ma. Powstał on w 1865 roku na potrzebę jakiejś tam wystawy przemysłowej bodajże. Niestety 100 lat, mniej więcej 100 lat później został on zniszczony i na jego miejscu wybudowano nowy i on teraz wygląda, to jest taki bardzo charakterystyczny budynek w kształcie UFO, ale ogrody, które powstały w trakcie właśnie budowy tamtego pałacu, zostały po dziś dzień, są one przepiękne, jest tu bardzo spokojnie, dużo cienia i przepiękne widoki na Porto. Naprzeciwko nas widać po jednej stronie Porto, po drugiej stronie Villanova de Gaia i właśnie tam, po tej drugiej stronie są winnice, gdzie przechowane jest Porto i tam zakończymy naszą wycieczkę. Dotarło do mnie właśnie po 30 latach życia, po co są fontanny. Fontanny są po to, żeby ochładzać teren naokoło niej, bo na przykład we Włoszech czy gdzieś na takich betonowych placach, na środku każdego rynku i placu są fontanny po to, żeby ochładzały, bo tu na przykład jest bardzo chłodno w tym momencie od tej fontanny, no i tego wiatru, który zaraz powiedzieć, ale fontanna daje mocniej chłód. Człowiek się całe życie uczy, podróże kształcą. Kochani, my już vlogi z Portugalii robimy od dawna, bo to już jest nasz trzecia zima, więc dość sporo osób już wie o tym, że my bardzo lubimy tutejszą kawę, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to właśnie teraz przypomnę i pokażę, co jest fantastycznego w Portugalii. W Portugalii bardzo dużo się pije kawy, kawa jest w bardzo niskich cenach. Jedno espresso kosztuje 60 eurocentów, na 50 do 70 eurocentów, ale średnio jest 60 eurocentów. Do tego Portugalczycy jedzą na przykład pastéis de nata, czyli taką przepyszną, wypełnioną śmietanowym kremem, taką przekąskę słodką. Na cieście francuskim to jest coś wspaniałego. No i malutkie piweczko, gdzie można sobie za 1 euro, 1,5 euro kupić piwko, którym się można schłodzić. Jest to cudowne, uwielbiam, kocham i tak codziennie sobie, no piwko może nie codziennie, ale kawka to codziennie
Portugalii zawsze, zawsze jak jesteśmy. Z dużą ilością cukru, bo oni tu słodzą jak szaleni. Na przykład posypują całe to opakowanie do tego małej filiżanki i taki słodki likier kawowy piją. No my też. Cheers. Charakterystycznym miejscem w Porto jest znajdujący się za mną kościół karmelitów i karmelitanek, bo tak naprawdę to są dwa kościoły. Najbardziej charakterystyczna jest jednak dla niego ta ściana, która jest za mną w całości pokryta azulejos z piękną mozaiką, z pięknymi malunkami. To, co jest charakterystyczne i to, co ważne, to to, że ten kościół znajduje się przy Placu Lizbońskim i jeśli chcecie znaleźć bar z tanimi napojami, to można się skierować na wprost i tam po prawej stronie jest bar Erasmusów. Myślę, że jak spiszecie bar Erasmus bar, to też się wam wyświetli. Natomiast po lewej stronie zaczynają się trzy ulice i tam toczy się życie nocne. Także jeśli jesteście spragnieni imprezy albo dobrego baru i właśnie posiadówy w noc, to tutaj trzeba się udać. Jeszcze jest jedna taka atrakcja, która jest dosyć popularna turystycznie. Jest to księgarnia, która jest tam za mną. Przepiękna księgarnia, której schody i wszystko jest takie piękne, drewniane. I podobno te schody i ta księgarnia były inspiracją do powstania Hogwartu, który był w Harrym Potterze. To trzeba byłoby się wczytać dokładnie, o co nam chodzi. My byliśmy parę lat temu w tej księgarni, kiedyś można było normalnie wejść. Teraz trzeba zapłacić 5 euro za wejście. Później się dostaje taki voucher o wartości 5 euro. Można sobie wymienić i kupić książkę za to, albo równa wartość 5 euro obniżki otrzymać. Dzisiaj nie pójdziemy tam do środka, nie może już nigdy, bo strasznie duża jest kolejka. Naprawdę ciągnie się, chyba z kilkaset metrów, no może nie kilkaset metrów, ze 100 metrów się ciągnie ta kolejka. Więc my sobie darujemy tą księgarnię, ale gdyby ktoś był jakimś wielkim fanem księgarni i architektury drewnianej, to warto tutaj przyjść. Zamiast stać w tej długiej kolejce do księgarni, to lepiej zobaczyć ją przez internet, jak wyglądają zdjęcia. Wystarczy sobie wpisać tą nazwę i zobaczyć. A zaoszczędzony czas proponuję albo iść na lody, albo iść naprzeciwko do wieży kleryków. Jest to wieża, która pozostała przybudowana do takiego kościółka, ale kościółek nie jest tak bardzo istotny jak ta wieża. I widok z niej. Wyjście na górę jest po schodkach, a widok niesamowity na całe Porto. Polecam. Koło tej wieży, kleryków jest też taka malutka, nie wiem, kawiarenka, po prostu takie miejsce, gdzie sprzedają paszczerz de bacalao. To są po prostu takie krokiety suszonego dorsza z ziemniakami, nadziewane serem owczym. Jest to coś przepięknego i przepysznego. Warto tu przyjść, naprawdę, i skosztować czegoś takiego, bo ja bardzo lubię, w ogóle bardzo lubię tą przekąskę, ale one są różnej jakości, a tu jest 10 na 10. Kolejnym bardzo wyjątkowym dla nas miejscem jest Katedra Sé, najstarsza katedra w Porto, najważniejszy budynek sakralny w Porto. Jest ona ważna z kilku przyczyn. Tutaj zanim jeszcze wyruszyliśmy w pielgrzymkę, dotarliśmy prowadzeni przez koty pewnego wieczoru
I tutaj jakby po raz pierwszy pojawił się w ogóle pomysł, właściwie znak tej pielgrzymki, żółta strzałka. O tym wszystkim pisałam w książce Wielki Wóz. Kto jeszcze nie czytał, to gorąco zachęcam. Jeszcze jest taka możliwość, żeby zakupić książkę. A kto czytał, no to zna to miejsce właśnie z moich opisów. Co więcej, stąd rozpościera się przepiękny widok na kilka stron Porto. No i szczególnie ładnie to wygląda w nocy, kiedy właśnie wieże kościołów, które górują ponad miastem, są pięknie podświetlone. Także warto tutaj przyjść, żeby chwilę odpocząć, by chwilę popatrzeć, a także można zwiedzać ten kościół. Ja nigdy go nie zwiedzałam, ale jest w środku również bardzo pięknie. Dla nowych osób, które są na naszym kanale, powiem tylko szybko, że Camino to znaczy droga po hiszpańsku i tak nazywany jest szlak pielgrzymkowy, który prowadzi do Santiago de Compostela w Hiszpanii, w Galicji. Wędruje się często samemu, można w grupie, z własnym plecakiem i prowadzą nas tam właśnie wymalowane na murach i w różnych miejscach żółte strzałki. Słuchajcie, w poprzednim odcinku oglądaliście, gdzie rośnie wino, gdzie rosną winogrona wzdłuż rzeki Douro. Później jak już zbiorą we wrześniu te winogrona, to nie przywożą tutaj do Portugalii, do Porto. I jesteśmy w jednej z winnic, bardzo bliskiej naszemu sercu, ale zaraz powiemy więcej o tym. Jest to winnica, która się nazywa Taylor's i jest to oficjalnie przez królową brytyjską mianowana winnica, która dostarcza wino Porto na tron królowej brytyjskiej. Przez to, że założył to Anglii po prostu, nie? I by też miał jakieś tam kontakty z królową. Za mną jest wejście do piwnic. My dzisiaj nie będziemy wchodzić, my pójdziemy na piękny taras, gdzie możecie sobie wejść bez biletu wstępu. Można sobie zamówić kieliszek Porto, coś do jedzenia i podziwiać niesamowity widok, ale to zobaczycie za chwilę. Niestety restauracja teraz jest nieczynna. Do godziny 19 mają przerwę i o 19 wracają. Także my jeszcze pójdziemy teraz na chwileczkę do góry na takie jedno miejsce ciekawe. I potem wrócimy, może nam się uda, że otworzą do tego czasu. Jak się uda, to sobie napijemy się kieliszek wina, a jak nie, to pójdziemy dalej. Słuchajcie, właśnie to miejsce, o którym wam cały czas mówiłem, to jest taras widokowy w takim ekskluzywnym hotelu, który należy do właściciela tej winnicy Taylor's. Jak byliśmy tutaj 8 lat temu, chyba 8 lat temu, to zapytałem się właśnie obsługi, gdzie jest dobre miejsce, gdzie można byłoby się oświadczyć. No i powiedzieli mi, żeby przyjść tutaj, bo tu jest najpiękniejszy widok na całe Porto i to jest prawda. I przyszliśmy i ja powiedziałem Kasi, żeby Kasiu, weź telefon i rób zdjęcia. No i Kaśka stanęła sobie tam i robiła zdjęcia, a ja w tym czasie uklękłem, no i przygotowano, miałem już mowę. Oczywiście nic nie pamiętam, co powiedziałem, ale na pewno dużo miłości w tych słowach było. No i Kaśka się zgodziła. Kaśka się zgodziła. No i dlatego też Porto jest bardzo ważne dla nas miejscem, bo tu się połączyły nasze serca. No, także jeżeli ktoś by chciał się oświadczyć, to polecam Porto. Sprawdzone miejsce i Tu się zgadzają. Tu się dziewczyny zgadzają, zwłaszcza z takim pięknym widokiem. Ale jest sekret, jaki? Który zaraz wam zdradzimy. Jeden ważny szczegół. A, tak. So I guess you know already the chips, right? Yes, we love it. All right, very good. We engaged here 8 years ago when we were first time in Porto, and with that day we were drinking before I proposed.
I drink. He took me for a while. Just in case. So I understand. Także sekretem zaręczyn i sukcesu zaręczyn jest kieliszek białego Porto. Łukasz właśnie najpierw mnie zabrał na zwiedzanie tej winnicy, tej piwnicy właściwie, z winami. Potem poszliśmy właśnie na tasting, na próbowanie takiego winka. No i po dwóch takich kieliszkach zabrał mnie właśnie, żebyśmy oglądali widok. No i nie mogłam się nie zgodzić. Także zdrówko. Za nasze zdrowie. Za nasze i wasze zdrowie. Cheers! Wtedy też piliśmy pierwszy raz w życiu białe Porto, bo do tej pory wydawało nam się, że tylko czerwone takie słodkie. A tu spróbowaliśmy tego Chip Dry i no to jest niesamowite. Nie można chyba go kupić w Polsce, ale gdybyście kiedyś mieli okazję spróbować białego Porto, schłodzonego, to warto. Bo to też jest... warto właśnie wytrawne, bo ono nie jest słodkie, tylko tak. Ma taki no, delikatny posmak słodkości. Chin, chin! To koniec naszej wycieczki, koniec naszego zwiedzania. Na koniec chcemy wam jeszcze pokazać jeden z najbardziej znanych widoków Porto, czyli dzielnicę, część miasta zwaną Ribeira. To jest ten główny deptak nad rzeką Douro z tymi sławnymi, kolorowymi, wykafelkowanymi kamieniczkami. W tym miejscu żegnamy się z wami. Bardzo dziękujemy za to, że oglądaliście dzisiejszego vloga. Jeśli wam się podobało, to zostawcie nam łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to możecie nas zasubskrybować. My wracamy do Vanna i jedziemy w kierunku południowym do naszego ukochanego Algarve. Cześć!